Witam serdecznie, przyjaciele. Dzisiaj mamy niedzielę. Przyjaciele, pierwszy lot konkursowy gołąbków starych. Piękny dzień słoneczny. Chciałem wam powiedzieć parę słów, przyjaciele, zaprezentować tutaj gołąbki głównie z rozpłodu, no, znaczy w połowie, bo dużo jest tu moich też przesadzonych takich gołębi. Te białe głównie gołąbki, kiedyś już mówiłem na filmiku, który już to są gołąbki, powiem wam szczerze, od hodowcy z długim stażem koło Łodzi, no nie? Ja z kolegą z naszego oddziału 3 lata temu pojechaliśmy po te gołąbki, bo on likwidował hodowlę ze względu na wiek już. Przyjaciele, lotował tymi gołąbkami ponoć do 300 km, do 400 nawet bardzo dobrze. No bez owijania w bawełnę, bo wiecie, że ja kłamać nie lubię, wam powiem. No u mnie potomstwo po tych gołębiach białych niestety, ale nie za bardzo się sprawdzało, no. Wszystko prawie, szczerze mówiąc, poginęło na treningach. Także widzicie, mówię prawdę, bo mnie nie ściemniam, tu nie gadam. Ale to nie znaczy, wiecie, że u kogoś innego się może nie sprawdzić, no nie? Także te gołąbki białe, to są parzyste głównie gołąbki. Same, wszystkie te białe gołąbki, jakby ktoś chciał, 100 zł sztuka, może se w tej chwili nawet podjechać do mnie, okolice Radomia, dam na adres, no i se te gołębie wziąć po prostu, kupić za tą cenę, niedrogą. Także przyjaciele, no i niektóre z rozpłodu też, no, tu jest na przykład na górze, widzimy, nie wiem czy to będzie widać, fajny wystawowy niemiecki gołąbek samczyk, jest luźny, kiedyś wszedł, go wziąłem tutaj i mi tak został. Także jak ktoś by go chciał, jest wysoki, fajny, ma obrączkę jakąś tam widzę, to też za cenę 100 zł. Przyjaciele, tak wam powiem, no loty są, ja nie lotuję w tym roku. Powiem wam szczerze, że i wprawdzie, że głupotę trochę zrobiłem. Się delikatnie mówiąc poddałem, ponieważ miałem kontuzję stawu skokowego. W tej chwili już jestem zdrowy. Jezus mnie uzdrowił po prostu. No i żałuję, że nie lotuję gołębi, wam powiem szczerze. Po prostu miałem takie coś, wiecie, no... Byłem, modlili się o mnie ludzie, o uzdrowienie, tak jak jest napisane w Ewangelii Marka, tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć, na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Więc pojechałem do Kościoła Mocy, do Warszawy. Dwie kobiety, wojowniczki Boże, położyły moją rękę na moją nogę i zostałem stopniowo coraz to bardziej uzdrawiany. Chodziłem o kulach, teraz już nie chodzę o kulach. Miałem też do wyboru taki zabieg, artroskopię stawu skokowego. Na YouTube, jak ktoś sobie wpisze, może to zobaczyć. Paskudny zabieg, no bo rozcinają ci, bobrują ci w całym stawie skokowym. Po prostu potem chorujesz ileś tam czasu. Spytałem pana doktora, czy to będzie duża poprawa po tym. No a pan doktor powiedział, ja nie jestem Duchem Świętym, ja tego nie wiem. Może być, a może nie być. No to mówię, dał mi do myślenia, no jak tak powiedział, że to trzeba pytać Ducha Świętego. Dlatego też pojechałem do Kościoła Mocy o uzdrowienie. No i jestem zdrowy, przyjaciele, jestem zdrowy, mogę dźwigać już klatki z gołębiami. No niestety głupotę zrobiłem, wam powiem, no w styczniu posprzedawałem najlepsze swoje stare gołębie, po 100 zł przyjechało parę osób, 32 sztuki sprzedałem. No niech im się szczęści, wiadomo, sam tego chciałem, ale po prostu no teraz już bym tego nie zrobił, no bo jestem zdrowy, no całą elitę wysprzedałem, no mam oczywiście resztę gołębi, to jest po nich potomstwo, także gołębnik jest do odbudowania. No ale po prostu, no będę musiał odbudować gołębnik i znowu lotować, bo mi brakuje tego. No jest dzisiaj niedziela, siedzę na ławce, patrzę na przelatujące gołębie. No i po prostu widzę, że wypadłem z gry, jednym słowem. Źle zrobiłem. Gołębnik mój też już się za bardzo nie nadaje, bo zrobiłem z płyt OSB. Był dobry pierwsze parę lat, ale niestety płyty OSB, szczególnie na podłodze, popuchły. Po prostu zagrzybiły się, no nie polecam wam, jakbyście robili gołębniki z płyty OSB. Szczególnie z 12 mm, tak jak ja to zrobiłem. Także będę chciał zamówić gotowy gołębnik, porządny. No i żeby ktoś mi przyjechał na podwórko i zmontował ten gołębnik. Jakby ktoś znał jakiś namiar z was, okolice Radomia, no wiadomo, chyba jak najbliżej, no nie? No to dać mi znać, jakiegoś linka podesłać czy co. Bo będę szukał firmy, która mi zbuduje porządny gołębnik. I przyjaciele, w przyszłym roku wchodzę do gry znowu. Wchodzę do gry, lotuję na najwyższym poziomie, przyjaciele, i wygrywam. I wygrywam, przyjaciele. Zdobywam mistrzostwa, puchary, te sprawy. Jezus mnie uzdrowił, dał mi nową chęć do działania. Te standardy oczywiście to
to nie lotowane, no gołąbki, no nie, to co kupiłem kiedyś trzy pary. Także ja bym ktoś chciał, przyjaciele, te białe gołębie, cena też do dogadania, oczywiście coś tam mogę opuścić, aby ktoś bardzo chciał. Są zdrowe przede wszystkim i naprawdę potwierdzone są wynikami lotowymi w Łodzi, ten facet dobrze nimi lotował. Tak jak już powiedziałem, bez okłamywania was, u mnie niestety potomstwo po nich poginęło na śmiesznych treningach. Także mi są niepotrzebne, ale jak ktoś lubi białe kolory, no to zapraszam serdecznie. Mój telefon w dalszym ciągu ten sam. 678-903-990. Także dzwonić, przyjaciele, przyjeżdżać, wysyłki chyba zablokowane, no ale komu zależy, ten przyjedzie, przyjaciele. W styczniu hodowca przyjechał, dwa tygodnie temu po młódki przyjechał 150 km hodowca spod Lublina, przyjaciele. Także kto chce, kto ma chęć nabyć gołąbki jakiekolwiek ode mnie, to zapraszam, przyjeżdżać. Koło Radomia mieszkam. Dam konkretny adres, jak ktoś zadzwoni. Pozdrawiam i udanego przylotu życzę. Dobry lot!